radioaktywny blog zaprasza Leszek Gnoiński. Aktywny blog na żywo. Trzeba zacząć. Kolejny odcinek. Moim gościem jest Michał Wójcik, Luperman. Dobry wieczór. No i tak, Michał kiedyś mi zrobił taki kawał. Zadzwonił do mnie, nie miałem jego numeru zapisanego. Nie wiem dlaczego nie miałem numeru zapisanego. I zaczął mnie wkręcać. Powiedział, że dostał mój numer od Grzegorza Skawińskiego i że ja pisze świetne biografie i on właśnie chciał mnie namówić na biografię kombi. Bo Grzesiek mi powiedział, że no, Skawiński, że on chce, żebym ja napisał biografię kombi i on mnie zaczął wkręcać. Tak było? To tak było? Coś takiego było. No, lubię. Ja później Michała wkręciłem. Pięciostrunowa gitara, tak? Nie, ja zadzwoniłem do Michała z telefonu, który wziąłem od dziecka. Bo wiedziałem, że mój telefon ma zapisany, więc wziąłem od dziecka telefon i zadzwoniłem do niego, z nieznanego dla niego telefonu i zmieniłem trochę głos i zacząłem go wkręcać, że on ponoć umie robić gitary trzygryfowe i czy mógłby mi zrobić, bo bardzo potrzebuje takiej gitary. I też się prawie wkręcił. Prawie. Tak, to były czasy. Ale wkręciłeś się? Tak naprawdę? Nie, no tak, no bo wiesz, zawsze jak jest taki telefon i nie poznaję głosu, to... Nie, mówię, no ja lubię wkręcać ludzi, ale jak to się mówi, szef z głosy chodzi, więc czasem karma wraca. No tak, a teraz trochę ciężko wkręcać ludzi jest, prawda? Bo telefony są zapisane już w telefonach, to... Tak, ale był taki motyw w pracy. Mój kolega właśnie też lubił żarty robić. Kiedyś byłem u znajomych i wyobraźcie sobie, że wystawił na Elixie rowerek Audi, no designerski rowerek wart przynajmniej kilka tysięcy za 300 zł, że znalazł go na strybu. Ja siedzę u znajomych i telefon, słuchajcie, 100, no nie no, może 100 nie, ale naprawdę z 20 telefonów. No i ja, o co tu chodzi? Dobra, on mi tam jakieś SMS-a spuścił, więc szybko zmieniłem numer na moim Olixie na niego, więc jakby dostał on te telefony, ale później minął tydzień czasu i słuchajcie, zrobiłem tak, że znalazłem jakieś zdjęcie mega oldschoolowej gitary Fendera wartej z 20 tysięcy i wzmacniacza również tyle wartego i napisałem, że sprzątam strych po dziadku zmarłym, znalazłem coś takiego, nie wiem o co chodzi, działa, ale może ktoś by... I jego numer dałem, słuchaj, w ogóle, no także odbiłem piłkę, a w ogóle zbulwersowany, że ktoś miał czelność taki numer mu zrobić i nie podejrzewał mnie, więc, ale już to minęło, nie? Ale co, nie podejrzewam, ale dowiedział się później? Nie, no ja mu powiedziałem, natomiast jakby no... Ale co, jesteście jeszcze kumplami? Nie, no jesteśmy, natomiast jakby to już minęło, no mówię, ja się śmieję, że kiedyś będę mówił, że się pali i wszyscy powiedzą mi, tak, także tak. Michał ostatnio wydał płytę, znaczy jesteś na płycie, która została wydana. O. Płyta została uznana, pojawia się w różnych podsumowaniach. To jest płyta zespołu Monofon pod tytułem, jaki tam tytuł jest, Mono? Monomiasto. 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 I nawet Mirek Pęczak w Polityce uznał tę płytę za najlepszą płytę polską zeszłego roku. Jak to jest tak brać udział w najlepszej płycie roku? Albo tak często w podsumowaniach będących? Bo to chyba taki pierwszy przypadek w Twoim życiu jest. Pierwszy, tak. To jest pierwszy, na pewno pierwszy przypadek. Pierwsze oficjalne wydawnictwo, bo wydawnictwo Viarej było nieoficjalne. Viarej. Viarej, tak. To... No tak strasznie szybko mówi. Viarej, tak. To był taki zespół bardzo fajny, tak. Który też wydał płytę. No to jest... Niesamowite, idziesz rano po politykę, widzisz to, robisz zdjęcie, jest radość, no ale ta radość jakby, wiesz, ona cały czas była jakby w cieniu śmierci Jacka, którego zresztą poznałem na sesji dopiero, bo wiedziałem kim on jest, ale osobiście się poznaliśmy na sesji zdjęciowej Monofonu, więc jakby cały czas taki cień padał na tą radość, nie? I taka świadomość, że ciężko będzie, wiesz, ciężko będzie tą płytę zagrać,
z kimś innym po prostu, nie? Więc jakby była ta radość i ja się cieszę, że ta płyta jest, bo mogłoby jej nie być. Natomiast jakby staram się właśnie cieszyć z tego. Natomiast jakby cały czas był taka myśl, że bo na tej sesji jakby ja sobie uświadomiłem, że wow, ale będzie czat na koncertach, to dopiero będzie czat. Jak tak z Jackiem zaczęliśmy tam sobie żartować, coś tam i taka chemia się pojawiła u wszystkich. Wtedy pomyślałem, ja ale zlepek ludzi, w ogóle czat, nie? I nagle właśnie to wszystko gdzieś tam pysło, więc to jest wszystko fajne, ale no właśnie, ale jest ten cień taki, nie? Tak, życie jest nieprzewidywalne, bardzo nieprzewidywalne. Słuchaj, bo... Tak, Monofon został założony przez dwóch ludzi z Laocze, czyli Rafała Bożąckiego i Dimona i przez ciebie. I mam wrażenie, że potem oczywiście pojawił się też Budyń. Ale jeszcze przerwę ci, przed Budyniem pojawił się mój przyjaciel Albert Stensen, Halszka Nabira, bo taki też ma pseudonim, świetny muzyk i jakby też kluczową rolę odegrał jeszcze przed Jackiem, bo właściwie on jest, ja się śmieję, jak taki Midas, zamieniał w złoto wszystko, co dotknie. I on tam jakby bardzo wiele rzeczy ponagrywał i jeżeli chodzi o instrumenty klawiszowe i zaaranżował sekcję smyczkową i też nagrał instrumenty dęte, aranżował instrumenty dęte. On był producentem płyty Wiarę i grał z Wiarejem, nie? Właściwie ja go, można powiedzieć, wprowadziłem do składu, bo jak się spotkaliśmy z Dimonem i z Rafałem fizycznie przed koncertem Laocze w Krakowie i zaczęliśmy rozmawiać w ogóle o zespole i oni mnie zapytali, czy ja kogoś nie znam, to ja wtedy myślałem, no jest jeden kolega, ale on nie gra, bo w ogóle jakby, że tak powiem, Albert jest w klasyce, siedzi, w ogóle zupełnie inna muzyka, to jest kompozytor, no to jest ktoś, kto w ogóle, no świetny muzyk, ale który no jakby nie siedzi w mainstreamie, gdzieś tam w tych takich piosenkowych rzeczach, tak to uprośćmy. No ja myślałem, jest jeden, nie, ale on się pewnie nie zgodzi. No i długo, no mówię, jest taki pomysł, stary, będzie fajnie, wejdź w to. Długo, no i potem się dał przekonać, nie, więc jakby, więc był Dimon z Rafałem i ja, potem właśnie Albert, no i potem były różne próby szukania wokalistów, takie nieudolne, nawet czasami ja nawet o niektórych nie wiedziałem, bo to już chłopaki jakby z wydawnictwem gdzieś szukali. No i potem właśnie pojawił się właśnie Jacek. I to było niesamowite, że też po tych wszystkich różnych próbach, to trwało bardzo długo, nagle Dimon dzwoni, że właśnie Budyń, no to ja wiedziałem, ja mówię, no to dobra, to znowu czekamy. Ja byłem na jakimś ognisku u brata w ogóle, ja wracam do domu, a tam już, wiesz, na iPhone'ie nagrany, na telefonie jakimś tam, wiesz, pilot i taki, który mnie zwalił z nóg, nie? I to niesamowite. Więc tutaj jakby fajnie to się wszystko zgrało, nie? Mm-hmm. Bo ja tak mam wrażenie, że tak, że z tej trójki jesteś takim najbardziej tajemniczym muzykiem dla fanów Laocze, dla fanów rocka, bo jesteś tak jakby znikąd. Ja cię znam od wielu, wielu lat, ale dla nich jesteś osobą taką skądś tam, znaczy nie wiedzą skąd. Tak. No i śmialiśmy się, że powiemy, że mnie chłopaki zgarnęli składki. Zapraszamy, dzień dobry. Słuchaj, bo to jest tak, że ty z Laocze się znasz już od dłuższego czasu, bo ja pamiętam, że zapowiadałem koncert Wiarej. Kurczę, to jest świetna historia. Koncert Wiarej w Palladium w Warszawie i to był jakiś rok, nie wiem, 2012? Byliśmy piękni i młodzi, ale pamiętasz jak to było? To było tak, że napisałem, jeszcze wtedy ten Facebook trochę funkcjonował, spięty był po swojej solowej płycie tej Antyszanty i ja coś do niego napisałem tam, że mamy zespół, może by kiedyś posłuchał, coś tam. On odpisał, posłuchał, fajnie, może kiedyś się zgadamy, nie? Ja pod Jarka, nie? No i tam wracam, kiedyś, a tam właśnie menadżer Laocze właśnie Praszas napisał, że zapraszają nas na koncert właśnie w Palladium. Już ja myślałem, że wiesz, tam nie mogłem spać w ogóle i to był czat, bo to był końcówka funkcjonowania zespołu Wiarej. I to były jeden z najfajniejszych koncertów, bo graliśmy w, nie ma już tego klubu, tam jest hotel teraz, a wcześniej był to klub Disco Polo, Lizard. Graliśmy w Lizardzie przed WW, Support, tak. A potem jechaliśmy do Warszawy grać właśnie z Laocze. I ty dzwonię do ciebie, a ty mówisz, że jesteś w Warszawie. I możemy na koncercie Laocze. No i tak, i że będziesz zapowiadał. Tak, pojawiłem się tam akurat na koncercie Laocze w Warszawie i się okazało, że... Znaczy ja Ray wiedziałem, że będzie grać i okazało się, że mogę ich zapowiedzieć, więc wyszedłem przed scenę i zapowiedziałem Ray. Tak. Więc
od tego momentu zaczęła się twoja znajomość z nimi? Nie, bo to, wiesz, wtedy się poznaliśmy i to był trochę taki w ogóle, wiesz, tak, tu gramy koncert z Laocze. Chłopaki w ogóle byli, bardzo im się poddaliśmy im płyty, w ogóle super im się podobało. I potem Laocze grało w Krakowie, no ja tam wpadam, napisałem tam, że spoko, wpadam, mimo spoko. Jak tam granie, nie? A my wtedy już, wiesz, zespół właściwie już wtedy przestawał grać, bo były te rozjazdy, prawda, część tu, część tam i to było taki już takie opary. No i też tak trochę mnie tam chłopaki pytają, jak tam, gdzie gracie, coś tam, nie? Ale tak, no w sumie to my nie gramy, nie? I potem tak wyszedłem, co ja w ogóle mówię, nie? To ludzi, którzy, wiesz, ostro jadą, tu trasa, wchodzę i tak mi to w ogóle potem tak zgrzytało, nie? No i to była taka końcówka zespołu Wiary, nie? Więc, a czy znajomość była? No taki epizod, ale nie utrzymywaliśmy kontaktu, a jeżeli potem był po Wiareju, był Mayday, który nagrał płytę, ale nie wydał jej w ogóle, nie zagrał ani jednego koncertu, taki zespół, tu w Krakowie graliśmy, no i potem... No nie graliście, skoro nie zagraliście tego koncertu. No tak, ale płyta jest i jest fajna, tylko nawet ona, wiesz, no nawet ja jej nie mam właściwie, są 5 kawałków, jest na YouTube, gdzieś tam wisi do takich teledysków czarno-białych zapętlonych, no i wtedy był taki moment, nie, dobra, to już koniec, ta muzyka, wiesz, sprzedałem cały sprzęt na Elixie, facet tam jakiś do mnie dzwonił, stary, nie rób tego, będziesz żałował, nie, mnie, będę sobie zdjęcia robił i kupowałem pianino, bo tam chłopaki szli do szkoły, ale tak to, kurczę, gdzieś tam cały czas gdzieś z tyłu głowy było, no i w końcu właśnie moja małżonka, weź, kurczę, kup ten lupę czy coś tam i sobie nagrywaj te twoje pioseneczki, znaczy, się śmieję, że graj sobie po prostu jak tak chcesz, nie? No i wtedy po takiej długiej przerwie kupiłem ten looper. Grałem sobie najpierw w parkingu na Ruczaju, tam gdzie byłeś, w podziemnym parkingu ćwiczyłem. Potem pomyślałem, kurczę, może fajnie pójść na streeta. Ale wiecie, po niegraniu, nie wiem, 5 czy 6 lat koncertu, pójście na streeta to było mega stresujące. I kupiłem powerbanka, zgromadziłem sprzęt i poszedłem. No i najlepsze jest to, że jak poszedłem pierwszy raz, to w ogóle... Już właśnie, bo trzeba powiedzieć, na streeta, czyli gra na ulicy. Tak, na ulicy, ale konkretnej ulicy, tak? Czyli grasz przy kładce... A wtedy nie jeszcze. Już nie gram. Ale nie, ale wtedy tak. Poszedłeś i grałeś tak. przy kładce Bernatka, tak, po stronie Podgórza. Tak. Może. No i rozkładam się, a tam słuchajcie... Tam kiedyś będzie tablica. Tu grał Luperman kiedyś. Nie no, tablica nie, ale rozkładam się, a tam idzie kuzyn mojej żony na galowo wystrojony ze swoją małżonką w ogóle. Michał? Co ty tu robisz, nie? A ja, o matkę, Boże, jak oni teraz powiedzą tam gdzieś w rodzinie, że ja na ulicy gdzieś jestem, no to już w ogóle, wiecie. Kurze, wyszedłeś na ulicę. Nie, i to było takie... I to po latarnie, bo tam latarnia jakaś jest. No i to było takie... To było trochę takie... Upokorzenie to złe słowo, ale jednak takie doświadczenie trudne, że wiesz, ale potem gdzieś tam, no... Uważam, że to jest w ogóle ścieżka, polecam każdemu. No właśnie, powiedz mi, co to znaczy grać na ulicy, tak? Jakie to jest doświadczenie dla muzyka? Bo na przykład kiedyś rozmawiałem z Tadeuszem Nalepą, to był akurat chyba, nie wiem, czy nie przedostatni jego wywiad w ogóle przed śmiercią, bo ja robiłem wtedy do Machiny wywiad i on mi bardzo ciekawą rzecz powiedział, bo on zaczynał jako muzyk knajpiany. On grał w Rzeszowie w knajpach, a potem stworzył Blackout, potem stworzył Breakout i on mówi, no, że to doświadczenie to go bardzo dużo nauczyło, że tak naprawdę każdy muzyk powinien najpierw zacząć od tego, a potem zacząć coś tworzyć swojego, bo to grasz cudzesy i tak dalej, i tak dalej. Ty nie musiałeś grać cudzesów, ale są cudzesy, to covery, tak? Tak. Aha, okej. Okay. Nie, no tak, powiedziałem sobie cudzesy. Teraz myślisz? Tak, teraz. Super, cudzesy. Serio? No dobrze, bo ja nie lubię słowa cover, więc zawsze wymyślam coś innego. Fajnie. Cudzesy też są fajne. Można palić cudzesy, można grać cudzesy, zobacz, ile tego jest. I słuchaj, to są różne szkoły, bo Nalepa uważał, że właśnie granie w knajpie było dla niego bardzo inspirujące, było takie dla niego takie formatywne w pewnym sensie. Czy dla muzyka granie na ulicy też jest taką rzeczą formatywną? To jest trudne? Co to daje w ogóle? Powiedz. Znaczy to w ogóle, wiesz, to tak jak trochę z teatrem ulicznym. Jak jesteś sam na ulicy, to albo się to broni, albo nie. Nie ma świateł. Znaczy,
można sobie założyć takie jak ja właśnie tutaj, takie światełeczka, ale nie ma, wiesz, jakby nie ma produkcji, nie ma tego dźwięku, jest tylko ty i ludzie, nie? I albo właśnie dostajesz feedback i to jest taka naturalność, nie? I właśnie ta ulica jest o tyle spoko, że właśnie daje ci różne doświadczenia, bo czasem właśnie jest takie doświadczenie, bo tu rozmawialiśmy, że zrobiliśmy co mogliśmy, żeby frekwencja była, a ja naprawdę mam właśnie po tym doświadczeniu tego streeta wspaniale, w ogóle atmosfera, piękny w ogóle klub, od razu mówiłem tutaj, prawda, że piękna lampa, wszystko, sowki i państwo tutaj i jakby i właśnie to jest, tego się trochę nauczyłem na streecie, bo były momenty, że nie było nikogo, nie? A ja wtedy, o, spoko, to sobie przećwiczę teraz to na przykład, nie? A teraz to, nie? I tam czasami lub szedł po prostu godzinę, albo tak, nie? No i tam taki pan czasami przyszedł, stary, po 10 weź, nie? Jakby, dobra, no chociaż tam cicho grałem, nie? Ale nie chciałem tam z nikim. I przez ten czas nie było właśnie żadnych problemów jakichś tam takich z ludźmi czy z kimś tam, nie? A kupę osób poznałem, bo ktoś przychodził, zaśpiewał, ktoś tam jakiś skrzypek doszedł, ktoś... Więc jakby, wiesz, to było takie, nie? Żywe i takie, no, spontaniczne. I zawsze zastanawiałem się, kto dzisiaj, co dzisiaj, jak tam będzie, nie? Więc jakby to... No super doświadczenie, nie? Super. Czego uczy? No wiesz, jakby, nie wiem, hartuje cię w jakiś tam sposób. Hartuje cię, uczy cię pokory jakiejś też takiej, nie? I potem właśnie jak ja po tej ulicy, jak gdzie czasami nie było nikogo, tak właśnie tam w muzeum grałem, tam jakiś był, nie pamiętam co to było, jakiś, nie chcę zmyślać, ale kiedyś tam w Muzeum Narodowym był jakiś koncert, no i tam pani mnie przepraszała, że tam było 15 osób. Ja mówię, za co mnie przepraszasz? Mówię, jest pięknie, nie? Więc jakby no, no... Tak mi się wydaje, nie? Że to, bo to by było nie w porządku do państwa tutaj, nie? Że właśnie, a dzisiaj to mi się nie chce, a jak będzie więcej, to mi się zachce. No właśnie, no to właśnie, kurczę, zawsze musi się chcieć, nie? No i to cię tego uczy ulica. Polecam każdemu. Ale to nie jest łatwe. No i też, no... Tutaj oni trochę się, moim zdaniem trochę tu w Krakowie, jakby nie znam szczegółów, bo ja nic nie podpisywałem, nie robiłem jakichś przeglądów, bo tam są jakieś w urzędzie, ale tam wiem, że Andy grał na, może państwo kojarzą, i na Grodzkiej, na wiolonczeli na Luperze, mega klimat. I właśnie kiedyś go tam zapytałem, a on mówi, że tam jest jakaś tam jest taka zasada, że nie można grać ze wzmacniaczem, bo to jest za głośno, że akustycznie. No ja sobie myślę, Boże, co za jakiś urzędnik to wymyślił, jak tam jest magia dosłownie była, a tam potem na rynku, wiesz, tłukli się na perkusji i gość się tak tłukł, że na całym rynku to było słychać, no i... Ale akustycznie, nie? I ktoś jakby, że w ogóle zero jakiejś takiej... To powinno być jakoś cedzone, nie? Bo różnie bywa, ale też jakby bardziej tak się pochylić nad tym i to, co rozmawialiśmy dzisiaj tutaj z panią właścicielką, że selekcja powinna być, nie? A nie, że ktoś robi, wiesz, jakieś tam... prawo, nie? I tak ma być, nie? Bo potem jakby cierpi na tym, no ludzie, bo to jest dla miasta też, nie? Gdzieś tam chyba, nie wiem, czy to jest w Londynie, czy gdzieś tam jest ulica, tam kolejki są w ogóle, nie? Więc ta kolejka jest, widziałem na YouTubie, gra tam taka i tylko jeden kończy, drugi zaczyna. No fajnie, nie? To jest fajny klimat, nie? No to powoduje klimat, czy to robi klimat miasta, tak, prawda? Tak, więc to jest ważne do dzisiaj, Klorze Legend, do Maleńczuku, który no, grał w Krakowie. No jeszcze, czekaj, świętej pamięci, bo zmarł przecież Gienek Kloska też w Krakowie grał, tak? Dobrze, my też. No. Ile ci się udało zebrać więcej? Ale pytanie zadajesz. Ja miałem się ciebie pytać, czy mi oddasz te pieniądze w końcu, które pożyczyłeś. Wiesz co, no... Ja na to nie patrzyłem, nie? I mówię szczerze, kluczowe było dla mnie ćwiczenie. Okej, puszka była, wiadomo, żeby tam zapaliło się, zwróciło. Kiedyś tam jakiś gostek rzucił jakiś turysta 200, nie? Tak było wow, nie? Potem ktoś mi tam w ogóle zaproponował tam jakąś stawkę gdzieś w klubie jakimś mniejszym. Mówię, nie, no niech pan wybaczy, ja nie będę jechał wczoraj tutaj. Nie, no logistyka też, mówię, no dobrze, dobrze, to tam trochę ten. No więc potem gdzieś tam... Najwięcej chyba zebrałem, jak grał ze mną taki skrzypek właśnie, kurde, świetny gość, w ogóle miał taką radochę z tego grania, bo jak wyłączałem ten looper i włączałem ten podkład, to on się tak cieszył w ogóle i wtedy, jak była ta interakcja w ogóle, on był chyba z Ukrainy, tylko to jeszcze było dawno temu, to w ogóle nie było tego tematu. Tak. No, to w ogóle taka radocha była i wtedy tam mówiłem, weźcie sobie ten, mówię, dzielimy tam, a ten ojciec tam chyba jego, nie, my on już dzisiaj zarobił tam 800 zł, nie? No, ale czy nie masz jakiegoś, że się tam zapytał jakieś palenie czy coś, także dziwna akcja w ogóle była, ale fajnie, nie? Właśnie ta możliwość czegoś takiego, to nie było za często, ale jednak było, że
ktoś podchodził, na przykład grałem instrumentalny utwór i gość podszedł do mnie, jakiś tam i ja, sorry, coś tam po angielsku, a ja w ogóle angielski nie. I ja mówię, i tak mówię, kurczę, jak to było? On tak, ty mówisz po polsku? Ja mówię, nie, no, jestem, co ty jesteś stąd? Ja myślałem, że ty, i w ogóle wiecie. Ja mówię, o dziękuję ci, że myślałeś, że jestem z zagranicy, jestem masakra. O, jaki komplement, naprawdę. Myślał, że jestem z zagranicy. Trzeba powiedzieć, że jestem z Zawisły. No. Ale tutaj właśnie na pewno jedna taka była, fajnie było patrzeć też na różne zjawiska, różne reakcje. No na pewno ci ludzie tam z zagranicy inaczej do tego podchodzili, mieli taką otwartość, takie docenienie, wow, fajnie, nie? Bo tak ci nasi to trochę tak, nie wszyscy, ale czasami było tak, to jest takie myślenie, jak kiedyś miałem, już nie mam, bo to był epizod, przyczepkę w ogóle, stwierdziłem, że będę jeździł sobie przyczepków tam, gdzie chcę, tak? I pojechałem gdzieś tam pod Wawel, ja nie wiedziałem, że są jakieś miejscówki w ogóle i była jakaś miejscówka wolna pod Wawelem i sobie gram, no i jakiś gość tam podszedł i tańczył w ogóle, nie? To ja gram, a on tańczył, spoko, nie? I drugi podjeżdża, słuchajcie. I drugi, który tam czasami grał w tym miejscu, bo ja go jakoś tam kojarzę, mówi, co ty robisz? Tańczysz dla niego? A ja tak patrzę, panowie, mówię, jakiś problem tu jest? Nie. I on poszedł, przestał tańczyć, nie? I właśnie, czyli jednak takie zaznaczanie jakichś miejsc, dziwne, nie? Ja trochę do tego inaczej podchodziłem, na zasadzie takiej, jest pusto, podjeżdżam, tu sobie chwilę pogram. Nigdy nikomu nie chciałem zabierać, wiesz, miejsca. No ale tam na kładce też, przy kładce tam też... Potem w ogóle, ale potem chłopie, tam się potem, wiesz, nie wiem, czy to mit kładki powstał, wiesz. No łącznie z Mikołajem, który w zimie grał, tam gość przebrany za Mikołaja na jakimś klawiszu, także fajnie, no i wiesz, a potem... No, ja już potem przestałem, bo już nie było kiedy, no właściwie był ten koncert po kładce w Radiu Kraków u Tomka tam, w tej Misja Polska Muzyka, tam te 6 utworów nagraliśmy i to potem tak poszło, ja zacząłem gdzieś tam to wysyłać, taki krótki mail, a nuż się spodoba i gdzieś tam w kilka miejsc mnie zaprosili i nagle pojechałem, wiesz, zacząć, nagle to było takie wyzwanie, bo trzeba było już, bo ulica to wiesz, może wlecieć jedu, ludzie sobie chodzą, nie? A koncert taki, no to już troszkę wymaga takiego jednak domknięcia pewnych tematów, jednak w tej prostej jednak formie, bo ten looper jest pewnym takim zamkniętym, można powiedzieć, jakąś przestrzenią, ale w obrębie której trzeba troszkę się pogimnastykować, żeby jednak zbudować jakiś aranż, nie? Chociaż mówię, wiem, że niektórzy tego nie uznają. Mój kolega dalej mówi, że tam jakiś bluesman tego słuchał i w ogóle coś tam, nie? Spoko, nie? Nie wiem, jaki bluesman, ale ja zawsze mówiłem, jak do tego, jak był monofon, ja się cieszyłem, zagraliśmy jedną próbę, to ja się cieszyłem właśnie, że zespół, że, bo to jest zawsze czynnik ludzki, nie? Natomiast jakby no, to było takie, jakaś próba, no, zanim znajdziesz kogoś, no, ruszenia z czymkolwiek, prawda? Mówiłeś, że nie grasz na nakładce, dlaczego? Nie no, wiesz, no, prawda jest taka, że też już trochę czasu, potem jakby nagle się gdzieś tam trochę propozycji pojawiło, tutaj były te nagrania z modofonem i nagle gdzieś tam już tak, wiesz, no to poszło, że tak trzeba było trochę zostawić miejsca innym. Czasami gram tu niedaleko tam przy Dominikana. To jest właściwie taka restauracja, nie? Domingo, resto bar, ale fajny klimat, czasami tam gram, że w niedzielę teraz będę grał. Więc jakby też to cię czegoś uczy, bo tam czasami ludzie przyjdą i biją brawo, przestałeś grać. Biją brawo, przestałeś grać, to jest czad, ja gram i koniec, o, spoko. Fajnie, nie? Też jakaś nauka, nie? Czyli gdzieś tam, ale jest moment mobilizacja, żeby pojechać, zagrać, coś przepróbować, czasami lub idzie, wiesz, tam trochę czasami jestem jak taki DJ, który sobie bawi się, wiesz, jednym podkładem, ale to też jest fajne doświadczenie, nie, że jesteś tłem, nie, więc to wszystko gdzieś tam się w taką całość składa i no. No właśnie, a gdybyś miał wybrać na przykład życie z muzyki i to byś poświęcił to, co teraz robisz dla życia z muzyki? Trudne pytanie. Bo Michał pracuje w takim miejscu, które nazywa się, no powiedz, gdzie pracujesz? No, Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Parkowo, tam pracuję na co dzień. I teraz jeszcze czasami w takiej szkole prywatnej tiramisu z elementami Montessori jako nauczyciel wspomagający. Nie wiem, kurczę, powiem ci trudne pytanie. Co tam robisz w ogóle, powiedz? No, wiesz co, znaczy tak, w tym ośrodku
bo to jestem wychowawcą, mamy dyżury i tam organizujemy różne zajęcia, opiekujemy się. No ja na przykład, nie wiem, gram tam z chłopakami, z dziewczynami w piłkę, taki zespół prowadziłem, no, w zależności czy jest ktoś chętny, nie? Gram tam na gitarze, śpiewamy, są też takie spotkania. Taka praca wychowawcza, czasami współpraca ze szkołą, z rodzicami, a tu jakby w tej szkole to już bardziej tak właśnie jest nauczyciel. Ja tam, wiesz, jakby bardziej na początku trzeba było trochę tych chłopaków, nie wiadomo, tych chłopców troszkę utemperować, więc ja jestem trochę taką, ale są świetni w ogóle i nie trzeba te... Hip-hop głównie? Nie, wystarczyło, że w piłkę zagraliśmy i po prostu są kupieni, wiesz, jak zagraliśmy w piłkę, jeszcze był mundial i mówię, śpiewamy hymn, a tam są, oni grają na takim boisku z korzeniami, jak zaśpiewali hymn i w ogóle to już nic, tylko po prostu mecz i wiesz jak to jest, za mało jest facetów po prostu w tej całej edukacji i dlatego te dzieci tak są spragnione. Czy bym zamienił? Nie wiem, wiesz, kurczę, tak widziałem właśnie to wszystko trochę pojeździłem i to jest trochę takie też ciężkie, nie, bo kiedyś jeszcze, ja pochodzę z Tarnobrzega, z Podkarpacia i tam taka scena jest też taka lokalna, głównie skupiona wokół reggae, ale nie tylko, i tam był taki zespół Dusza i kiedyś tam grałem na klawiszu, tam i na przeszkadzajkach i tam było, ja mówię, wow, ale super, bo to był taki zespół, tam już taki, wiesz, płytę nagrali w Rockers Publishing i w ogóle oni tacy byli, nie? I nagle było 4 koncerty co tydzień w piątek. Ja wow, w końcu, nie? No i pierwszy super, drugi wow, nie? A trzeci, kurczę, ktoś tam mnie gdzieś na piłkę zapraszał. I sobie myślę, oj chłopie, nie? I ty chcesz grać, nie? No więc jakby to jest, no to nie jest takie proste, nie? A kim są twoi podopieczni? W jakim wieku? No, zarabiają. No wiesz co, no to różni. Wiesz, no każdy ma tam różne zainteresowania, no średnia wieku się obniżyła, no tak naprawdę mamy nawet już tam 10-latka, nie? Mamy od 10 lat do pełnoletności. No trudna trochę praca, bo się wszystko tak pozmieniało trochę, nie? W sensie w świecie, nie? Że jakieś te papiery, to wszystko trzeba trochę tak, wiesz, wszyscy patrzą na ręce i niby chce się, żeby była z dzieckiem relacja, a jednak wszyscy patrzą ci na ręce, więc jakby... Taka poprawność tam się wkrada i to jest trochę takie dziwne, ze moim zdaniem ze szkodą dla dzieci, już tam pracuję 15 lat, masakra w ogóle. I no ale nie wiem, no wydaje mi się, że czasami jak ktoś tam wraca po wielu latach i mówi, o super, nie, to coś tam najlepsze, co mnie w życiu spotkało, no to jest takie miłe, chociaż ja uważam, wiesz, ja tam w tej pracy no, nie możesz iść jak... Musisz gdzie indziej gdzieś tam budować, nie wiem, poczucie wartości, czy mieć jakieś pasje, bo jak ktoś tam tylko idzie i chce tam jakiś sukces odnieść, no to się zawiedzie szybko, nie? No bo to... Jakie tam dzieci trafiają? No z różnymi problemami, nie z jakimiś tam, wiesz, myślami samobójczymi, z problemami ze szkołą. Wszystko się pozmieniało, cała ta, wiesz, psychiatria, ta nie nadąża za tym, cała diagnostyka, nie wiem, jakby... Czasami, wiesz, ludzie tam piszą jakieś rzeczy, przychodzi dziecko zupełnie, no, że widzę że co innego, nie? Więc jakby nie bierze się pod uwagę tego, jak to właśnie ten gość na blok ojciec tam pani prowadzi. On mówi, że jak drzewo usycha, to wiesz, zmień ziemię, nie? On tam tak pisze, nie? A tu właśnie jest taka, wiesz, tak jak w tej szkole, nie? Tam trudna klasa, nie? No ja patrzę, to nie jest trudna klasa, nie? Pytanie, na to patrzymy, nie? Więc jakby... Cały system jest do zmian, ale już nie wchodźmy, wiesz. Tak, bo jeszcze obejrzę to pewna pani, albo pewien pan. No właśnie, jeszcze obejrzymy na grunt polityki. Człowiek, nie? Moim zdaniem jakby kluczowy jest człowiek w tym wszystkim, bez względu na jakby na te, tam na górze, na tych, co siedzą i jakby... No tak, człowieka się nie zauważa, o człowieku się zapomina. Myśli się tylko głównie o liczbach, o numerach. Jest program, trzeba go zrealizować, a moim zdaniem okej, jest program, ale jednak... To tak jak z RODO. Było RODO, prawda? I niektórzy jednak był jakiś tam wypadek i ktoś nie chciał podać jakichś danych, bo jest RODO, a ktoś po prostu podał, bo wiedział, że dzwoni rodzic i się martwi. Więc jakby no, to są takie próby, nie? I w tych próbach okazuje się to, jacy jesteśmy, nie? No tak, tak. Z jednej strony masz RODO, a z drugiej strony podchodzisz na przykład w aptece do okienka, nie? I pani, mówisz, jaki masz numer recepty i co pani robi, pyta się ciebie o numer PESEL i ty przy wszystkich musisz ten numer PESEL powiedzieć, tak? Więc to dla mnie jest absurd na przykład, tak? Bo ktoś może sobie podsłuchać, może zapisać ten numer PESEL przecież. Dobrze,
Powiedz mi, to co w takim wypadku teraz z monofonem, bo rozmawialiśmy na ten temat jakiś czas temu i czy coś macie zamiar robić w ogóle, czy jak to? Bo są różne możliwości w sumie, prawda? Bo nawet twój pomysł, twój pomysł, który mnie gdzieś tam nakręciłem się, bo Leszek zadzwonił, miał taki pomysł, że może mikrofon i taki tribut, odpalony głos Jacka. Ale to jest jakby Kopciuszek zostawił obcas. Ja właśnie mówiłem Dimonowi wczoraj. Kopciuszek uciekł, zostawił obcas i żadna nowa nie pasuje. No to jest bardzo ciężka sytuacja, więc trzeba to jakoś rozwiązać. Trzeba to jakoś rozwiązać. To trzeba, ale właśnie wiesz, to można, tu trzeba naprawdę być jakby delikatnym i jakby z takim szacunkiem też, no dla Jacka też, nie, no bo, no żeby jakoś, wiesz, ja nie wiem, ja osobiście uważam tak osobiście, że jednak jakby, gdyby, no że to jednak już trzeba było coś nowego robić, że to powinno zostać zamknięte, nie, bo no próbować jakoś to, wiesz, mierzyć się z tym, to trochę nie wiem, kto by to musiał być, powiem szczerze. Albo, nie wiem, albo to bym, jedyne co mi przychodziło do głowy, to i też były takie pomysły, że może taki zrobić, wiesz, tacy przyjaciele Jacka, nie, jak Zalew, czy ktoś, wiesz, taki, że jest to zrobione, nie wiem, 2-3 koncerty, jako tylko i wyłącznie jakaś, wiesz, przygotowane, fajnie, jako taki, wiesz, tribut, nie? Ale grać tym z kimś tam, wiesz, to nie wiem, kto by się tego podjął. No to też był taki pomysł, też słuchajcie, że to byłoby dobre akurat. Żeby ktoś się podjął. Tak. Na zasadzie dwóch, trzech, tak jak na przykład były nowe sytuacje. W 30-lecie wydania płyty Nowe Sytuacje pojechał skład Republiki i było trzech wokalistów, między innymi Budyń właśnie był i to tak, było też ciekawe. Bo Budyń śpiewał wtedy, on w ogóle pochodzi z Choszczna i był w takiej ekipie republikańskiej. Pamiętam, że jakoś się spytałem, jakie piosenki chciałbyś zaśpiewać tam w tej nowej sytuacji, czy ty wybierałeś coś? A on mi mówił wszystkie, bo znam tą płytę na pamięć. I faktycznie znał tą płytę na pamięć, grał jeszcze wtedy na flecie, bardzo dobrze mu to wyszło. No i był taką najfajniejszą chyba postacią wokalną w tych nowych sytuacjach, na koncertach nowych sytuacji. Świetnie sobie dawał radę, chociaż on zupełnie miał, bo Ciechowski stał w miejscu, tak, bo grał na klawiszu, a on jest bardzo dynamiczną osobą, bo ruszał się na scenie. Tak, ale właśnie a propos jeszcze kiedyś... Dopiero poznałeś Jacka na sesji, ale chyba złapaliście dobry kontakt, bo widziałem na sesji zdjęcie i ty mu opierasz głowę o ramię, więc chyba nie było tak. Tak, w ogóle tam, wiesz... Nie, no fajnie było na tej sesji, w ogóle tam się to tak rozkręcało wszystko. I tak, i był taki w ogóle, wiesz, gdzieś tam, tak jak ci mówiłem, były jakieś tematy w ogóle takie różne, między innymi kto gdzie tam był ministrantem i w ogóle takie filozoficzne. No i gdzieś tam zaczęliśmy śpiewać jakieś pieśni w ogóle. Jacek chyba zaczął nawet. Jakieś takie kościelne w ogóle, nie? Ale... No i tam jest gdzieś drugi głos, o, widzę, że śpiewasz. A ja mówię, no stary, ja bym chciał tam, kiedy, już nie mogę się doczekać, nie? I taka właśnie... No, była, wiesz, była taka, no, była taka chemia na tej sesji, no i potem to, wiesz, to pamiętne zdjęcie, nie, wiesz, ja właśnie mówię, weźmy te światło i to krzesło, wiesz, nie, zróbmy jeszcze, nie, potem wyrzuciliśmy to, nie. No, ale właśnie a propos Jacka, ja widziałem też jego Patronite, to w ogóle czat, nie, bo a propos Patronite, tam, wiadomo, też masz Patronite, nie? Nie widziałem, jak ty to masz rozwiązane, ale tam właśnie, tam trzeba tą gradację robić taką, nie, że... Tam 10 zł, coś tam, no i tam już za najwyższe, tam już 100 zł to jest jakiś telefon, coś tam. A Jacek właśnie na tym etapie 10 zł miał, widziałem, taka lista, nie, do, wiesz, do spodu, jak niektórzy mają za stówkę albo za dwie, nie, że spotkanie, coś, wiesz, nie, takie ciekawe, nie, taka radość z tego i no. Czy to jest muzyka hobby, czy czymś więcej? Jak to byś nazwał? Kurczę, trudne pytanie. Na pewno to jest jakaś, wiesz, na pewno tam, gdzie pracuję i w ogóle życie, to jest, wiesz, niesie gdzieś tam jakieś stresy, coś tam, więc myślę, że to jest takie miejsce, gdzie jeszcze teraz, jak może mogę gdzieś tam grać w różnych miejscach, to jest to takie, wiesz, chyba gdzieś tam taki świat, który pozwala gdzieś tam, wiesz, łapać, szukać równowagi, ale też coś przekazać, nie? Więc
myślę, że coś więcej niż hobby trochę, nie? No i wracając do pytania, gdyby była taka możliwość, no zastanawiałbym się, na pewno to by nie było tak, dobra, super, czekałem na to, biegnę, nie? Bo widziałem też te, jakby, to wszystko ma swoje plusy i minusy, nie? Ale na pewno byłoby super, no, jak był taki moment, że więcej trochę pograłem, tam tak więcej tych koncertów, to fajne to było, nie? To było te spotkania z ludźmi, rozmowy, więc zastanawiałbym się, ale lubię moją pracę też i wiesz, i dzieciaki są mega naturalne takie i prostolinijne i to też jest super, nie? Że tam jest jakby taka prawda, więc i ci moi podopieczni tak naprawdę i tam, nie? Więc jakby to jest pytanie, kto jest normalny, nie? Wiesz, gdzie jest ta normalność, bo ja czasami tak się zastanawiam i wiesz, tu ci nasi niby tam jacyś, nie? Są naznaczeni, a potem gdzieś idę i widzę, że niby ci tacy, ci dobrzy, jak ktoś tam coś odpali, to przecierasz oczy ze zdumienia, nie? Więc jakby kto o tym decyduje, nie? No dobrze, no to co? Pokażesz teraz to co wyszło. Tyle. Nie no, słuchaj, no. Wystarczy chyba. Radioaktywny blok Leszka Gnańskiego, Michał Luperman, Wójcik był moim gościem i teraz będzie grał. Zaśpiewał. Zaśpiewasz, podobno śpiewałeś to z kimś. Co śpiewałem? No tutaj słyszałem, że gdzieś... Tak? Nie śpiewałem nic, ja nie mam głosu śpiewania, ja mogę mówić. Ja tam nie śpiewałem. Jeszcze tak. Jeszcze nie śpiewałem. Może kiedyś nauczysz mnie śpiewać. No to nie jesteś entuzjastą. Ale tylko jeszcze kończąc właśnie, że no. Jeszcze to dodam, właśnie, że nigdy nie możesz niczego być pewny, co się wydarzy, nie? Właśnie a propos tego grania. Bo tylko wrzucę jeszcze temat pani Joanny Kołaczkowskiej, że grałem w hotelu i po koncercie w hotelu tam jakimś właśnie podchodzi pani Joanna Kołaczkowska, ja wtedy tak nie wiedziałem, czy to ona, czy nie, bo tak nie chciałem gafy strzelić i się poznaliśmy po koncercie w hotelu, od słowa do słowa, może kiedyś coś ten, no i w międzyczasie piękny unboxing monofonu, na prośbę, wspaniały, no a później wspólny koncert, zaproszenie mnie na koncert, gościnny występ i zaśpiewanie jednej z moich piosenek. Niby jechałem zagrać koncert w hotelu, nie? Nie? I właśnie to jest to, że nie wiesz, co się wydarzy, nie? Ale teraz wiemy, co się wydarzy. No nie wiemy jeszcze, bo coś tu, co państwo, może tutaj panu albo pani, coś tu się może wydarzy. No kmart, że ktoś ma jakieś pytanie do Michała. Ja bym chciał zapytać, jako Tarnobrzeżanin, chciałem zapytać Cię o właśnie pierwsze Twoje kroki z zespołem Dusza. Jakie to były czasy wtedy dla muzyki Tarnobrzegu? Znaczy w sumie, bo pierwsze moje kroki były z zespołem Wiarej, a Dusza była później. No i jeżeli chodzi o epizod z Duszą, no to tam to ten świat tarnobrzeski to była taka, Dusza była takim, pamiętam, no to był taki wow, nie? Dla mnie to potem było granie z Duszą, to nawet razem jeździliśmy Wiarę i Dusza, to dla mnie to było taki awans i taka radość. Natomiast Dusza to w ogóle było tak, że pamiętam jak tam właśnie Bozo, Arek Niewiadomski, on geografię studiował, on grał w Duszy na flecie bodajże i na przeszkadzajkach i śpiewał też i na melodyce i nie zapomnę jak on wyjechał na studia, i wrócił i miał praktyki u nas w liceum. I my w ogóle, wiesz, on w koszulce, koraliki, a my tam właśnie z Marcinem z Wiareja. To jest ten Bozo, nie? To jest ten Bozo, nie? I on tam chodził po klasie, mówił nam coś. W góry takie, takie, a my tam siedzimy i nucimy melodię tam tą z Duszy, nie? Panowie, widzę, że... No i potem w ogóle on nam płyty przychodził, pożyczał płyty, pokazywał nam. Więc jakby to takie... Dalej tam ten świat tarnobrzeski, wiem, że są koncerty organizowane, to jest super, nie? To jest takie, tak sobie myślę czasami, no to jest lokalne, ale gdyby tego nie było, no to kurczę, duża strata, więc jakby bardzo dobrze ten czas wspominam i tam jeszcze było kupę innych świetnych zespołów w Tarnobrzegu, także, no i dalej miałem przyjemność zagrać, był koncert organizowany, od razu się zgodziłem dla Ukrainy i tam właśnie w ram Wozownia w Parku Cikowskim, więc przyjechałem, tak, bo ja bardzo lubię wracać tam i nie odcinam kuponów. Jest tam piękne jezioro, jak ktoś gdzieś tam jest w pobliżu, zalali w ogóle kopalnię siarki, jest bezpiecznie, czysta woda i jest miło, więc... Nie byłem nigdy, muszę pojechać. No to zapraszam. Ja mam pytanie.
Walanger. Jako Stowarzyszenie Kobieca Transmisja robiłyśmy takie obozy dla dziewczynek rockowe, nazywały się Karioka. Nie wiem, czy kojarzysz? Tak, kojarzę. I tam występowały dziewczynki z Parkowej. Tak, wiem. Niejaka Jessica między innymi. Tak. Którą zapewne znasz. Która później wzięła udział w spektaklu teatralnym, który był w teatrze Proxima. Nie wiem, czy ktoś z Was był na tym spektaklu. Ona się tam w ogóle wypowiadała na temat w ogóle Parkowej, ale no o to chciałam zapytać, czy potrafisz tego skomentować. No, nie oglądałem spektaklu. Wiem, że był taki temat tam podejmowany. Osobiście znałem też Jessica, zresztą świętej pamięci. Zresztą na Luperze też ostro tam żeśmy działali. Nie wiem, no powiem Ci, wiesz, to jest taka trudna sytuacja, nie? To jest trudna sytuacja. Na pewno jest tak, że ludzie w całym centrum, które liczy wiele osób, popełniają błędy, jak wszędzie. Natomiast jakby, jeśli wiesz, no miałbym powiedzieć, mogę gdzieś tam ręczyć za placówkę. Krzywda tam się dzieciom nie dzieje. Natomiast jakby, ja mówię, najbliższe otoczenie. To się teraz rozrosło do tam, nie wiem ile jest tych placówek, nie? Z 10 czy 11, nie znam tych wszystkich ludzi. Więc jakby trudno mi to komentować, nie? Ja też, to jest trochę tak, ostatnio uciekła nam 10-letnia dziewczyna. 3 dni temu, właściwie codziennie ucieka. I zgłaszamy ją na policję, jest cała procedura. 10 lat ma w ogóle, jest jakaś abstrakcja, nie? Bo to jest otwarta placówka. I rusza procedura i słuchajcie, mamy telefon od jakiejś pani, która gdzieś znalazła tą dziewczynę i że ona tam z nią czeka gdzieś na jakiejś ulicy. I my dzwonimy na komisariat, że prosimy o podjechanie w ten i w to miejsce, bo tam czeka pani z dziewczyną, numer, samochód. A gość w ogóle dyżurny mówi, że w ogóle to nie jest firma przewozowa, żebyśmy sobie... I w ogóle ja jakoś zbaraniałem, koleżanka wzięła telefon z pracy, tam spróbowała na ostro z nim, gość się rozłączył. W ogóle abstrakcja jakaś. Jakaś abstrakcja. Pasowałoby zadzwonić po telewizję czy coś, nie? Więc jakby, więc wiesz, no zawsze mi się wydaje to, co tu z Leszkiem mówiłem. Człowiek. No, gdzieś tam jest ten człowiek konkretny, który w poszczególnej sytuacji bierze odpowiedzialność za to, co mówi, co robi do tej osoby. Ja nie wiem, no nigdy gdzieś tam z Jessica, no ja ją w ogóle spotkałem na wakacjach, bo my na wakacjach się łączyliśmy, bo tak to ja z nią nie pracowałem. Więc jakby bardzo dobrze wspomniałem tą współpracę, natomiast no wiem, że wiele innych osób z nią pracowało i tak jak Ci mówię, ja też zawsze mam, wiesz, takie jeszcze a propos tego, ja nie widziałem tego spektaklu, ale też czasami jest tak, że no trzeba uważać, bo to są takie delikatne tematy, nie, że żeby wiesz, no łatwo jest coś od kogoś wyciągnąć, ale potem pytanie, co dalej z tym, nie? Chodzi mi o to, że na przykład, nie wiem, jest jakaś podopieczna u nas, która mówi, zmieniam płeć, nie? Ja w ogóle nic do tego nie mam, uwierzcie mi, ale znając jej problemy, wiem, że dobrze by było najpierw pozamykać te drzwi, tamte i wtedy podejmij decyzję. Ale wiem, że są też osoby, które przychodzą, super, tak, jedziemy, dawaj, nie? I to uważam nie jest w porządku, nie? Więc jakby... No to jest bardzo trudne pytanie i mówię, no nie będę tu ani bronił, ani konkretne osoby w konkretnych momentach, sytuacjach. Na pewno też tam pracuję 15 lat i na pewno, wiesz, pewnie wiele błędów popełniłem, ale póki, na razie tak sobie myślę, że spotykamy tych ludzi, którzy potem wychodzą z tego ośrodka i widzimy ich, to różni są czasami ludzie. No i nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś tam, wiesz, mnie dogonił i tam, tylko raczej z reguły jest super. Dzień dobry. To też zależy od człowieka. No ja tam sporo tych dziewczynek. Kasia i Ochana. Tak, z Kasia mi w ogóle pożyczała ukulele w ogóle i ona teraz ostro tam działa w ogóle, robi takie kolaże, mamy kontakt. No rewelacja w ogóle, także... Kasia i Ochana, nasza wychowanka naszej Karioki, która super się rozwinęła i z którą mamy cały czas kontakt i współpracujemy. Ja też mam z nią kontakt i w ogóle jej kibicuję, pozdrawiam. Także no mówię, no to jest... Człowiek, nie? Często jest tak, że instytucja, a tu tak jakbym mógł na przykładzie tego dyżurnego powiedzieć, no nie, nie, to jest dramat, nie. Ale to jest on. A znam tam kilku innych policjantów, którzy są świetni i naprawdę, więc jakby no... A problem polega na tym trochę, że przyjdzie telewizja i powie, nie, oni to... I idzie, wiesz,
po wszystkim, nie? Wylewamy dziecko z kąpielą, a ludzie oglądają to i to łykają, nie? I nie wiem, u mnie placówka, wiesz, właśnie nagle, wiesz, musiałbym mieć ten zmieniony głos. Ja nie chciałem, ja dzwoniłem, nie? Więc jakby no... To jest problem moim zdaniem trochę taki, że teraz się właśnie trochę wszystkich wrzuca do jednego wora, bo to jest bardzo łatwo w ogóle, najłatwiej wrzucić wszystkich do jednego wora, tak, oni są B, nie, i jeszcze właśnie tylko już kończąc, bo rodzinne domy dziecka, ktoś mówi zamykajmy placówki, róbmy rodzinne domy dziecka, ja tak też nie siedzę, nie czytam za dużo tam, ale nikt się nie zastanawia nad tym, że to są naprawdę czasami takie problemy. My w pracy się zmieniamy, mamy pedagoga, psychologa, kilku psychologów, zmieniamy się, mamy czas odreagować. Nie wyobrażam sobie, słuchajcie, czasami jak są podopieczni z dużymi trudnościami, żeby ktoś sobie poradził bez wsparcia. A czasami takie rodziny są naprawdę bez wsparcia, nie? Taka rodzina, rodzinny dom dziecka. I łatwo właśnie komuś mówić, tak, zamknijmy molochy, nie? Tu, gdzie pracuję, naprawdę, jak ja patrzę czasami na tą moją placówkę, to no słuchajcie, pokoje ogromne, kuchnia piękna, naprawdę, lodówka pełna, także kurczę, tak to wygląda. Gramy.